Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Mendelcrafta. Jest to dzisiaj 50. odcinek, więc jest on specjalny. Wyruszymy dzisiaj na przygodę. Wziąłem dwa plecaki, ale nie, my te plecaki sobie przerobimy. Zrobimy sobie z nich plecaki, uwaga, diamentowe. Potrzebujemy blok diamentu, niebieskie barwniki. Więc tak, potrzebujemy tego razy 4. Ale dużo diaksów na to pójdzie. O, ale boli. Ale trudno. Warto. W ogóle Krzysiu jest w Zielonej Górze. Chwila, bo ktoś do mnie pisze. A może to Krzysiu do mnie pisze? Ciekawe. Chyba już nie jest w Zielonej Górze, bo chciałem się z nim spotkać. Bo na wakacje jechał. Na wysokości Skwierzyna. Kurde. A szkoda. A szkoda, bo ja bym się z nim spotkał, serio. Ja bym mógł, nawet jakby gdzieś tam dalej był, a to nie aż tak daleko. Ja bym teraz wziął poziom. A widzę, moje kochane, robimy se cięcie i se jadę do niego. No tak to nie, tak to mi się nie chce tak daleko. Niech sobie chłopak jedzie na wakacje z rodzinką. Nie będę ich zatrzymywał. Ale przystanek w Zielonej mieli, więc byłoby fajnie. Muszę gdzieś zobaczyć. No, trudno, jeszcze na pewno będzie wiele okazji. Okej, okay. I teraz robimy te plecaki. 66 ssaków do mieścia, to 33, to jest dwa razy większe. Czyli jest duża różnica. Na pewno też dużo diaksów na tym poszło. Oj, jak boli. Chwileczkę, zmienię sobie ustawienia jedne. Gładkie oświetlenie dam na minimum. Zauważyłem, że to zżera FPS strasznie, a dużo wygodniej jest, dużo płynniej jest, kiedy jest to wyłączone. I dokąd my będziemy szli? Myślę, że na południe. Myślę, że możemy iść na południe, bo południe mamy jeszcze nieodkryte. Potrzebuję jeszcze jakichś klocków trochę. Niech będzie. Patyki, węgiel, to sobie zrobię pochodnie od razu z tego. Węgla drzewnego. To jest mało istotna rzecz. Węgiel drzewny, więc raczej nie ten. Raczej nie będę tam jakoś tego bardzo potrzebował. Dobra. Czy jest coś jeszcze? Więcej złotych jabłek. Jeszcze kilka. Dobra. Może być 6. No, dobra, połączy się. Irytujące to jest czasami. Chociaż da się z tym grać. No dobra, jeszcze łódeczka. Potrzebujemy jeszcze łódeczki. Czy tu jest łódeczka, czy tu nie ma łódeczki? Jest łódeczka. Okej. Okay. Więc jesteśmy gotowi. Szkoda, że zaraz będzie noc. No ale trudno. Myślę, że możemy wyruszać. Myślę, że nic złego się nie stanie. Z moim pancerzem. Czuję się bezpieczny. Dobrze, więc płyniemy. Tam jest villager! O kurde, tyle czasu nie wiedziałem, że tam jest villager. To jest chyba jakiś zatopiony statek i on tam utknął. Więc będzie trzeba go zabrać stamtąd, do naszej wioski. Będzie to, myślę, może nawet i pierwszy wolny mieszkaniec. Pierwszy, który będzie chodził sobie tak po prostu. Chociaż jeszcze zobaczymy. Na pewno będzie trzeba też tym wolnym mieszkańcom jakieś fajne trady znaleźć. Żeby nie byli tacy bezsensowni, że sobie chodzą i tyle. Fajnie byłoby też mieć z nimi jakąś możliwość handlu. Tam mi MC Cox pisał jakieś fajne rzeczy, które można z nimi porobić, ale już nie do końca pamiętam, więc musiałbym się wrócić do tego komentarza. A dzisiejszą przygodę w ogóle zawdzięczacie Puchaczowi, który to napisał, że jego ulubionym... Oj, zostawcie mnie, gnoje, że jego ulubioną formą spędzania czasu jest wyruszenie na taką właśnie wielką przygodę. Cholerne rekiny. A, dobra, nie mogę bić z łódki. Czy to jest... Tak, tu są villagersi. Okej, więc jak tu są villagersi, tam jest inny statek jeszcze. Zaraz sobie zobaczymy, co będzie na tamtym statku. Ale myślę, że... Możemy się tu
Ale ich tu dużo. Myślę, że możemy się tu przespać. Coś tu fajnego jest. Wiadro z dorszem tu wezmę sobie. Dzień dobry, panie. Tutaj nie przeszkadzam. Wy sobie tutaj róbcie co chcecie. Ja tylko pozabieram to, co jest mi potrzebne. Później też was wszystkich porwę. Ale nie przejmujcie się. Wolno mi z łóżka. Pało jedno. Ale ich tu dużo. Strasznie ich tu dużo. Dobra, fajnie, że wziąłem sobie dwa takie wielkie plecaki, bo mogę brać dosłownie wszystko, co chcę. Wy stąd nie wychodzicie. Ja was wszystkich pozabieram sobie. Do siebie. Nie mogę ich wypuszczać. My z dżungla. Nie chcę chyba do dżungli. Jest kolejny statek villagerów, a ten jest chyba zły statek. Jest większy. Jest jakaś taka fajna, pojedyncza górka. To tak szukam. Nie bardzo wiem, czego szukam, nie? Myślę, że jak znajdziemy coś fajnego, to po prostu tam wejdziemy. Tam to wygląda fajnie. Ale to też jest tylko zwykła góra. Tak, to jest wrogi statek, więc trzeba go przejąć. Idziemy się z nimi napierdzielać. Jest nawet kotwica. O, kolega już wyskoczył do mnie. Ginie. Hi, captain. Kupi. Rekinie. Jakie te rekiny? To jest nasz pogromca, on nas zabił chyba w drugim odcinku. Gnoje, ale was dużo. Ja wam mu przypominam tylko, że ja nie jestem nieśmiertelny, jak mi zniszczą pancerz, to umrę. Weź ty, pało jedna, wyłaź z mojego tego. Tego trzeba zabić, bo z nich się chyba jakoś broń robiło. Liopleurodona. A, ale on ma zasięg jebaniec. Ciekawe, jak ja mam go zabić niby wręcz, skoro on ma tak wielki zasięg. Czyli to wcale nie te rekiny nas podgryzały, tylko on. Na to wychodzi. Chodź tu, gnojuchu. Coś z niego wypadło. Ząbki. Dawaj to. Nie, rekiny też nas gryzą. Nie widzę tutaj na dnie nic fajnego. Ale to jest w cholerę dużo tych rekinów. To jest pająk. Pająk podwodny. Diving Bell Spider. Okej. Okay. Ciekawe. No ju. Pozbieram sobie to wszystko. Nie może się zmarnować. I co? Do abordażu, nie? Ale mają ten statek taki dziwny. W sensie dziwny. Inaczej zrobiony niż tamten. Trudniej na niego wejść. O, nekropila mają nawet. Ale rzeźnia. On przysłał jakieś latające gówno. Gincie. Tamy. Nie, no jak ja mam to zabić? Co to w ogóle jest? Czym ty jesteś? Bo to jest domyślnie w Minecraftie, to wiem, ale... Dręczyciel. Czym jest dręczyciel? Och, jak ja jestem stary. Nawet nie ogarniam nowego Minecrafta.
No to jest pełno tych rekinów, całe mnóstwo. Nie ukryjesz się przede mną, mała dziwko. A może jednak się ukryjesz? Gin. No. Dobrze. Jakie skarby tu znalazłem! Ale super! Ile emeraldów! Wow! I będzie na nasz miecz! Ale tu tego dużo! Super! 5 bloków emeraldów! Jeszcze diaksy! Emeraldy! Świetnie! Wow! Ale fajny drop, okowadło. Wy też. Trzeba zabrać wszystko. Pamiętajcie, Żydem trzeba być. Mam tak duży plecak, że mogę to wszystko tutaj pomieścić. Na spokojnie. O, totem nieśmiertelności. Liopleurodon Tif. Miecz. Jeszcze z czaszki. 15 punktów obrażeń. 18 punktów obrażeń. A, to jest dystansowy. Okej, dobra. Czyli jakbyśmy wytropili jeszcze jego czaszkę, to byłoby fajnie. No tu są te kulki, nie wiem co się robi z tymi kulkami. Ginie. Super dropy. Naprawdę świetne rzeczy. Nie będę brał chyba tych łóżek, nie potrzebuję ich. Myślę, że będziemy mogli sobie skraftować łóżka na bieżąco, jak będziemy potrzebowali villagerów. Dobra. Kompas też się przyda. Dosłownie wszystko trzeba rozkraść na tym statku. Wełna, wełna też się przyda. Nie, ale poważnie, wełna mi się przyda. Już nikogo nie ma. No, ja chyba nie zostawię tak ten statek. Dawać mi moją łódeczkę. Dawać mi moją łódeczkę i lecimy dalej. Pytanie dokąd? Czy tam? Czy tam? Spójrzmy na mapę. To jest Mushroom Island! Wow! O nie. Dobra, powolne opadanie 30 mnie uratowało. Czekajcie, wezmę sobie łyczkę picia. Odkryłem grzybową wyspę tak blisko. Ale super w ogóle. Ja pierwszy raz w życiu, tak po prostu grając w Minecrafta, odkryłem to miejsce. Bo udało mi się znaleźć to miejsce kiedyś, jak robiłem swojego Minecrafta. Jak robiłem swojego moda, udało mi się znaleźć to miejsce w taki sposób, że po prostu teleportowałem się w losowe lokacje, żeby sprawdzić, czy będę mógł znaleźć rzeczy, które dodałem do gry. A tak to pierwszy raz w życiu znalazłem to miejsce. Wow. Jestem zadowolony. Tylko na miniaturkę będę musiał zrobić chyba tutaj. Bo na miniaturkę sobie nie znajdę drugiej. O, wow. Jakieś drzewko tu jest na środku. Ciekawie, czy coś jest na tej wyspie. Jest jakaś dziura. No to jest chyba zwykła jaskinia. Ale jestem nie tak zadowolony, bo jest ciekawe znalezisko bardzo. Nawet jak tu nic nie ma, no to ja i tak jestem z siebie dumny, bo pokazałem wam coś nowego. Coś, czego jeszcze nie pokazywałem na serii tutaj. Tu są też te latające wyspy. Nie, to chyba wszystko jest takie, żeby było. Chyba nic tu nie ma.
Ale jakieś drzewko jedno w ogóle tu sobie wyrosło, ciekawe. Normalnie drzewo życia. Dobra, wracajmy na łódkę. Myślę, że nic tu nie ma. Możemy płynąć dalej na południe. Tu jest ten statek, z którym nam wywaliło grę ostatnio. Liopleurodony tu pływają. Ja bym sobie go zabił. A te rekiny chyba też trzeba. No, chodź tu, gnojuchu. On ma duży zasięg. Czy ja mogę go jakoś, nie wiem, od spodu? Chyba nie. Chyba się nie da. Niestety, autor modyfikacji najprawdopodobniej popełnił tutaj błąd, tworząc ten model i tworząc mu zbyt małe hitboxy, a dawając mu zbyt duży zasięg. Niestety po raz kolejny tylko ząbki, jakieś śmieszne małe rybki i się robi ciemno. Ciężko chciałem powiedzieć. Dobra. Płyniemy gdzieś dalej. Trzeba kontrolować zbroję. Tu jest też kolejny Liopleurodon. I tu jest kolejny. Ło, dwa aż. Trzy. Okej, może któryś z nich wydropi czaszkę. Świetnie, zniszczyłem sobie łódkę. Ale mścimy się w ogóle na tym, że zabili nas w jednym z pierwszych odcinków. Ja się zupełnie spodziewałem, że to bydle można zabić. Ja chyba miałem wtedy spawn point w ogóle w tej wiosce villagerów, w której ich porywamy. Na szczęście. A teraz będziemy mieli blisko do villagerów. Więc dobrze. Odejdź ty, pało jedna. To pytanie, czy ja chcę wydropić aż trzy głowy tych liopleurodonów, czy tylko jedną, żeby mieć na ten miecz. Ale ta maczuga damage olbrzymi. Sorry, że mi się język plącze, ale niedawno wstałem. Ale taki sukces, bo dzisiaj nie ziewam. Tu już w ogóle mamy plus. Kolejny liopleurodon padł. I kolejnego zabijamy. Ale tu rzeźnie robię tych liopleurodonów. Szkoda, że mają taki zasięg duży, a może to specjalnie mają taki duży zasięg, żeby nie dało się ich zabić łatwo. To też może być jakiś pomysł. Gin bestio. Ile to ma życia? 150 też. Dużo. Ale jak taka cichwa, zabijam to łukiem. Ała! Trafiłem się własną strzałą, świetnie. O, super. Dobra, tego walnąłem akurat. Pytanie, czy tu... Gdzie są te ząbki po nich? No tutaj to nic nie widać. Ała! A te rekiny są irytujące. O, wieloryby. Dobra, zabijamy kolejnego. Nie znaleźliśmy żadnych zębów, ani czaszki. Lipa. Pewnie wytropiły zęby, tylko nie mogę ich znaleźć. Ten wytropił, widziałem jak spadają. Gdzie to jest? Teraz to znajdź. Na co to? Nie mogę tego zebrać chyba. Fajnie jest mieć to oddychanie pod wodą, takie ten... W sensie ten enchant. Dużo tych liopleurodonów. To był axolot, czy co to tam pływa? Nie. Jakiś inny glonajob. Nie, no tych...
Gnoju jeden. Kolejne dwa. Dobra, no to spróbujmy je zabić. Jak już polujemy na nie, no to... To próbujmy. Tu coś pływa. Łódka, ale obok łódki jeszcze coś widziałem chyba. O nie, ale się ich tu nazbierało. Ale czaszkę musimy mieć chociaż jedną. Musimy mieć chociaż jedną czaszkę. Nie no, wygnoję. Musimy mieć chociaż jedną czaszkę. Ale te rekiny są mocne. 80 życia mają, dobra, to nie ma sensu ich bić. Myślałem, że to nas strzała będzie z łuku, a to dupa. Gnoju. Więcej was nie mogło być. Nie, dobrze, że ja mam tak powiem czantowaną zbroję, bo ja bym tu dawno padł. Zobaczcie, jakie to jest mocne. I zobaczcie, jak tu jest tego dużo. Więc jakbyście myśleli, że mam zbyt dobre te enchanty, powrywane te mody na enchanty i że jest zbyt łatwo, to sobie pomyślcie, że są gorsze potwory niż to. Wygnoję. Czy utopiec? Baby utopiec. Ja ten cały łuk zużyję tutaj. Tam coś spada. Na strzała. Nie widzę, żeby tam coś było. Ale słyszę, żeby tu coś było. Zostaw mnie, ty gnoju. Tego ubitego trzeba dobić. Ja tylko jednej czaszki potrzebuję, panowie. Proszę was. I panie na pewno, bo tutaj też są na pewno samice. Moglibyście to dla mnie zrobić? Ała. I wytropić mi swoją czaszkę? Znaczy, to raczej niemożliwe. Nie ma sensu tego blokować tarczą, bo on i tak ten... I tak się odpycha. Nie ma tak polowania na Liopleurodony. Miała być przygoda... Zaczął takie coś odpierdzielać. Co ja znalazłem? Co to jest? A, wodorost. Nie, to może z rekina albo z topca. No ja potrzebuję jeszcze tej jednej czaszki. O, mój pancerz. Dobra, no chyba jednak rezygnujemy na razie. Ja jednak wolę mieć pancerz, ten fantomowy, niż tą głupią maczugę. A tutaj nigdzie nie widzę, żeby było. W sensie, żeby było. O, jeszcze jeden obity. Dobra, podobijmy go. I na tym skończymy. To jest moja strzała. Nie wypadło z niego, nie? Nie. Niestety. A jednak. Dobra, mamy czaszkę. Udało się, jest sukces. Ale ja stąd spierdzielam. I wychodzi na to, że z przygody muszę wracać do domu. Bo... No, pancerz. Muszę kupić sobie naprawkę na ten pancerz. A reszta? Reszta też jest w cienkim stanie. Dobra, to trzeba ponakładać naprawkę na cały pancerz. Więc wychodzi na to, że musimy się już pożegnać. Ale chwila. Najpierw uprowadzimy villager. Tak. Uprowadzimy go.
I będziemy mieli jakiś nowy enchant. No, o, wiem, moglibyśmy trzcinę mu sprzedawać. Więc mógłby być kolejny bibliotekarz. To byłoby fajne. Jakby skupował od nas trzcinę. Ale wezmę sobie tego przy domku. Już nawet nie będę wam tutaj przedłużał tej podróży powrotnej. Myślę, że nie ma po co. No i to tyle. Zobaczymy się w następnym odcinku z Medalcrafta, więc ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.